W środowy wieczór spotkaliśmy się w Galerii Warmińskiej z Janem Hadrawą, czołowym atakującym plus ligi, jednym z najlepszych zawodników Indyk Polu AZS Olsztyn. Ahoj Janu. Dzień dobry. Ponieważ znajomość czeskiego ogranicza się jeszcze, moja znajomość czeskiego ogranicza się jeszcze do słów sobota. 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 Jeden. Jeden. I Karlowe Wary. Karlowe Wary, tak. Tak, więc resztę tej rozmowy poprowadzimy po polsku. Bo jak widzimy, radzisz sobie z tym językiem znakomicie, grasz już tutaj u nas trzeci sezon. Dokładnie. Właśnie wielu kibiców, ja zadaję sobie to pytanie, że ty, tak znakomity zawodnik, najlepszy atakujący, najlepszy punktujący plus ligi w poprzednim sezonie, w tym roku też jesteś w czołówce rankingów, grasz w Olsztynie, czyli no nie w klubie z ligowej czołówki. No i teraz, co jest tego przyczyną? Czy w Olsztynie także dobrze ci płacą? Czy też tak dobrze tu się czujesz? Czy też może i dobrze płacą, i dobrze się czujesz? Tak, tak jak pan mówił, no po prostu dobrze płacą i dobrze się tu czuję, fajne miasto, fajny kibiców, fajny zespół. Po prostu wszystko... Grać nie umierać. Proszę? Grać nie umierać. Tak, grać. Mhm. Grałeś w swojej karierze w Czechach, we Francji, teraz w Polsce. No jak byś miał porównać te trzy ligi? No. Kibiców, poziom rozgrywek, no to kto tutaj najlepiej wypada? No Polska na pewno, bo Polska to jest teraz jedna z najlepszych, najmocniejszych lig na świecie. Nawet w Europie możemy powiedzieć, że włoska liga jest bardzo mocna, rosyjska. Turecka. Ale, no, turecka też, ale turecki, no chyba bardzo podobna jest turecka. Ale tam liga. Różnie płacą, czasami. No tak, tak, czasami ale nie chcą płacić. Jest tak, że jest 3-4 zespoły, nawet 5 zespołów tej tureckiej i reszta jest duża różnica z pierwszą piątką i resztą tureckiej. Ja myślę, że Polska jest na pewno trzecia, czwarta, można piąta liga w Europie, nie wiem, czwarta można powiedzieć. Także na pewno jestem zadowolony, że może gra w takiej bardzo mocnej lidze i w takim zespole, jak jest AZS Olsztyn. No i później jest francuska na pewno liga, bo też jest mocna liga, ale nie jest tak mocna od polskiej. No i ostatnia jest czeska, która teraz trochę wzmocniła, ale jeszcze jest duża różnica od tych dwóch lig w zespole. Tam 4 zespoły, reszta nie ma szans grać z tymi pierwszymi 4 zespołami. Rozumiem. Przeciętnemu Polakowi Czechy kojarzą się ze Skodą, z knedlikami i z piwem. No chyba nie przesadzę, to są chyba te trzy najważniejsze rzeczy. Wiem, że ty Skodę swoją masz, a nie brakuje ci w Olsztynie knedlików i piwa? Nie, bo tutaj jest czeska gospoda na Starówce, także czasami idzie najlepiej jest po wygranym meczu. Także mam nadzieję, że w niedzielę zajdę na dobre jedzenie. A właśnie, jeżeli dobre jedzenie, no to polska kuchnia też ma swoje przysmaki znane na całym świecie. Czy też zasmakowałeś czymś szczególnie, czy jednak trzymasz się swoich dotychczasowych smaków czeskich? Nie próbowałem za dużo polskiej kuchni, ale ja mam nadzieję, że jeszcze będzie mi okazję spróbować coś wyjątkowego. I nawet tutaj z Warmii coś bardzo, bardzo delikatnego. No, no i trzeci sezon w Olsztynie to już najwyższa pora. Może być. No proszę bardzo, oczywiście też jesteśmy za Stomilem, ale wróćmy jeszcze do siatkówki. W lutym no, większość polskich klubów już rozpoczyna rozmowy czy też rozmyślania na temat budowy zespołu na kolejny sezon. No i właśnie wielu olsztyńskich kibiców zastanawia się, co będzie z Janem Hadrawą, czy też zdecydujesz się, czy jest szansa, że zdecydujesz się na czwarty, kolejny sezon w Olsztynie, czy też jednak zmienisz klimat? No teraz jesteśmy w stanie negocjowania, też zobaczymy, czy się uda, czy nie. Mam nadzieję, że będzie okazja zostać. No trzymamy kciuki i naszą rozmowę zakończę polsko-czeską mieszanką, czyli jak to było? Dziękuję za rozmowę i naskledano na sobotni meczu ze Skrą. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję.